Dzień dobry. Małgorzata Kozicz, zapraszam na program Wilno Łączy. Zima może być wyzwaniem dla naszego zdrowia i urody. Czerwone nosy, puchowe kurtki, jak tu wyglądać i czuć się stylowo. Zima to także okres świąt, kiedy chcemy zabłysnąć bardziej niż zwykle. Na czym polega styl i jak wyglądają jego poszukiwania, porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Katarzyna Kondratowicz, absolwentka Międzynarodowej Szkoły Wizażu i Charakteryzacji, stylistka. Nie tylko tworzy całościowy wizerunek swoich klientów, makijaż, włosy, ubiór, lecz także dzieli się swoim doświadczeniem z kolegami, prowadząc kursy i szkolenia. Inspiracją dla niej jest codzienne życie, obserwowanie ludzi, ale też filmy, wystawy, podróże. Ella Milewska, projektantka mody. W tej dziedzinie pracowała na wszystkich szczeblach. Odbywała praktyki w jednym ze znanych domów mody w Stanach Zjednoczonych. Dziś pracuje jako stylistka. Prywatnie uwielbia piłkę nożną i taniec. Dużo podróżuje. Ma klientów w różnych krajach świata. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Kojarzy mi się, że z usług stylistki najczęściej korzystają gwiazdy, które potrzebują jakichś takich super ukierunkowanych konsultacji. Jak to jest tak naprawdę? Czy zwykły człowiek też może przyjść do stylistki i o co zapytać? Jakie porady prosić? Jakie usługi tak naprawdę świadczycie, Katarzyno? Do stylistki przychodzą najczęściej, powiedzmy tak, kobiety, mężczyzny też, bo ja mam kilku mężczyzn, takich klientów już lojalnych, powiedzmy. Zwracają się często kobiety i mężczyźni, jak już mówiłam, po jakichś zmianach, powiedzmy. Po zmianie wagi na przykład, albo to może być związane z nowym zawodem jakimś. Czego zazwyczaj chcą klienci od stylistów? Poznać siebie po pierwsze. Bo zazwyczaj to przychodzą ludzie, którzy troszeczkę są zagubieni w swojej szafie, w swoich wyobraźniach o stylu, o tym, jak to musi się wyglądać. Elu, a u Ciebie jak to jest w tych kontaktach z klientami? Czego ludzie oczekują od Ciebie, kiedy się zwracają? Większość moich klientów mieszkają za granicą i podobnie, bardzo dużo kobiet się zwraca, nawet jak widzą, że coś nowego weszło, tak kardynalnie się zmieniło i chcą jakichś zmian w życiu. Jak wyglądają te poszukiwania stylu tak ogólnie? Bycie stylowym, to znaczy koniecznie podążanie za tymi trendami, czy to jednak o coś innego chodzi, Katarzyno? Być stylowym to jest mieć swój autentyczny styl według swojej osobowości, według tego, jaka ty jesteś, albo jaki, kim pracujesz, jaka jest twoja sylwetka, jakie są mocne i słabsze strony. Stylowy człowiek to jest dobra wersja siebie. Po prostu. Więc ten stylista musi też jakoś poznać tego człowieka, odkryć jego, żeby wiedzieć, co mu zaproponować, Elu. Bardzo jest ważne wiedzieć tryb życia też kobiety. Powiedzmy, jeżeli kobieta się rusza wciąż samochodem, to zawsze może włożyć wysoki obces. Też jest bardzo ważne wiedzieć, jakie kolory człowiek bardziej lubi i jaki ma zawód. I według tego można w ten czas ustawiać ubrania w swojej garderobie i jaki wygląd chce mieć. Teraz mamy zimę. To jest generalnie duże wyzwanie. Nosy czerwone, człowiek zmarznięty, zawija się tam w jakieś puchowe kurtki. Czy w ogóle da się ładnie wyglądać zimą? I czy wtedy można stworzyć jakąś taką atrakcyjną stylizację? Katarzyno. W zimie ważne są bardzo tkaniny. Mowa idzie o wełnie, kaszmir, wszystkie takie tkaniny, które nas grzeją. Pracujesz też jako wizażystka, jeśli chodzi o makijaż właśnie. Czy tutaj zimą są jakieś specjalne wymagania? No pewnie też różni się ten makijaż zimowy od letniego. Zimowy makijaż potrzebuje troszeczkę więcej pielęgnacji, więc cerę trzeba dobrze nawilżyć, odżywić. I tekstury zazwyczaj zimowe są oczywiście troszeczkę takie bardziej tłuste, dlatego że zimą oczywiście cera nasza zazwyczaj praktycznie wszystkich kobiet sechnie. Proponuję też unikać podkłady wodoodporne,
po to, żeby jeszcze bardziej nie suszyć skóry. Najważniejszym elementem byle jakiego makijażu letniego czy zimowego jest dobrze nawilżona, piękna skóra, piękna cera. Zimą przede wszystkim chodzi nam o komfort i ciepło. Czy da się to połączyć ze stylem i elegancją? Posłuchajmy kilku porad. Jeżeli chodzi o takie krótkie wskazówki, pierwsze to ja bym powiedziała, to jest wielowarstwowość, bo zawsze jak wchodzimy do biura, jeżeli ubraliśmy za gorąco, to nie wiemy, czy trzeba się jakby rozbierać, wychodzimy na ulicę na krótko, już trzeba coś założyć takiego jakby cieplejszego i tak dalej. I właśnie takie warstwy pomagają nam przy takiej pogodzie, która właśnie często się zmienia, ale również i zimą, gdzie musimy jakby cały czas podstosować się pod okoliczności i tak dalej. Druga rzecz to prawidłowy skład ogólnie jakby ubrań. Najbardziej jeżeli chodzi o swetry, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli sweter musi być ciepły, to on musi być taki gruby, tak? Ale tak naprawdę warto zainwestować w takie sweterek na przykład z zamieszką kaszmiru. Też mówimy, jeżeli chodzi o rajstopy, tak? Bo oczywiście jak jest jesień, przyzwyczajony tak gdzieś to do 40 dni nosi te rajstopy, no zimą to czasem chce się tak założyć na przykład kozaki, tak, spódniczkę i tak dalej, ale rajstopy, no niestety 40 den, warto znaleźć rajstopki z kaszmirem, tak, trochę więcej denów, tylko najważniejsze pamiętać, że jeżeli chodzi o rajstopy, to co dalej mamy naszą warstwę ubrania, to ona musi być grubsza, więc jeżeli wybramy grubsze rajstopy, to wybieramy na przykład wynianą spódnicę, skórzane kozaki, a nie właśnie takie cienkie, lejące się tkaniny. Elu, a ty tworząc zimowe stylizacje, na co zwracasz przede wszystkim uwagę? Czy to jest bardziej trudne pracować zimą nad stylem? Dzięki teraźniejszym trendom i modzie możemy naprawdę wybierać i cieple, i tak samo ładne rzeczy. Ile mamy pięknych, w różnorodnych, jaskrawych kolorach i płaszcze długie, które będą, czyli w których klientka będzie się czuła ciepło, ale i będzie wyglądać bardzo trendowo. Tak samo mamy i futerka w różnych długościach, w różnych kolorach. Mnóstwo jest różnorodnych kapeluszów, czapek, beretów. Dodając ten akcesuar do, powiedzmy, jakiegoś czarnego płaszczu, będzie naprawdę robić ten wygląd bardziej wyjątkowy i bardziej trendowy. Ja uważam, że to nie jest tak obowiązkowe, że zimą musimy całą garderobę mieniać i musimy mieć wszystko w ciemnych kolorach. Zima to też największe święta w roku, Boże Narodzenie, później Nowy Rok. Czy odczuwacie jakąś taką większą chęć ludzi właśnie do jakiegoś upiększania się, do tego, żeby na święta bardziej zabłysnąć? Katarzyno. Na Boże Narodzenie ja zawsze swoim klientkom i sama staram się też wybierać stroje takie bardziej klasyczne, z bardziej takich szykownych, pięknych tkanin. Też proponuję klientkom kolory też takie piękne, przygaszone, no praktycznie takie tradycyjne Boże Narodzeniowe, jak ta sama czerń, fiolety, ciemna zieleń, bordeaux, złoto powiedzmy. Ale z drugiej strony zależy, gdzie odbywa się te całe Boże Narodzenie i te święto, bo przecież jedna sprawa jest, kiedy my wyjeżdżamy na wieś, w góry, a i inna sprawa, kiedy idziemy do restauracji albo na operę powiedzmy. Sylwester to jest ta noc, kiedy możemy po prostu zaszaleć. Więc wtedy możemy wybierać z szaf albo kupować różne błyszczące sukienki z cekinów, metaliczne jakieś tkaniny. Możemy nabłyszczać twarz, włosy, więc też pamiętamy o tym, że i na Boże Narodzenie, i na Sylwestra możemy upiększać nie tylko szyję, powiedzmy tam koralami, ale są lęczki, kokardy, które są teraz bardzo trendowe. Elu, a według Ciebie o czym warto pamiętać, tworząc świąteczną stylizację? Co klientkom doradzasz i też na co Ty przede wszystkim zwracasz uwagę? Ja się zgadzam z Kasią, to cekiny, coś takiego jaskrawego, jakieś zielone, czerwone kolory.
metalowe kolory. Co jest hitem sezonu, to włożyć sukienkę satynową, która przypomina z wyglądu, czyli bieliznę albo koszulę nocną, w dodatku z jakimiś na przykład sandalkami oraz oversize żakietem, i jeżeli na przykład będzie jakaś detal z frędzlami albo z piórkami, to będzie wyglądać bardzo trendowo. Jeżeli powiedzmy sukienka jest już błyszcząca, to szukać ten kompromis, czyli jak ja nazywam. To znaczy się, że różne detale i już akcesorie, żeby byli w jakichś bardziej klasycznych kolorach, żeby no, czyli ta klientka nie wyglądała, że włożyła wszystko, co tylko miała, w błyszczących albo w jaskrawych kolorach. No i wybiegając tak jeszcze parę kroków do przodu, już w przyszły rok, czy wiadomo już, jakie z grubsza będą trendy w następnym roku? Jakieś kolory, style, akcesoria? Czy o tym już się mówi w tym świecie stylu, świecie mody, Kasiu? Tak naprawdę ja nie polecam kobietom ślepo śledzić za tymi trendami, bo różne są trendy. Te trendy muszą być dopasowane, muszą pasować po prostu dla każdego z nas indywidualnie, tak? I to, że w przyszłym roku w trendzie zostają na przykład spodnie czy spódnicy o niskiej postawie, to nie znaczy, że ja to ubiorę, powiedzmy, no bo skrócę sobie nogi strasznie. Ale są takie trendy jak kolor, ten różowy, smaczny, kobiecy bardzo kolor, który bardzo lubię tak osobiście, który zawsze odmładzę. To są tkaniny przezroczyste, różne przezroczystości, więc też czy możemy sobie pozwolić, czy nie. W modzie zostają też oversize'y, praktycznie to jest już klasyka. Szerokie spodnie, baggy, jak się mówi, spódnice maxi i spódnice midi. Trendów jest mnóstwo, ale z tego całego mnóstwa na pewno każda może odnaleźć coś dla siebie. Elu, dodasz coś jeszcze na temat tego, co będzie modne w przyszłym roku? Tak samo będą strasznie modne mini spódnicy, ale radziłabym wkładać miniówki tylko dla tych pani, które na pewno mają piękne nogi i mają co pokazać. Ale tak samo będą modne oversize żakiety. Osobiście będą modne wkładać razem z mini spódniczką, żeby tylko żakiet i nogi były widoczne. Więc nadal w trendach są tekstury takie nabłyszczane troszeczkę, i skóra, i lakierowa skóra. W trendzie też jest srebro i w ogóle wszystkie metaliki. I nadal w trendzie są achromatyczne stylizacje też. Rzeczywiście dużo porad, które mam nadzieję nasi widzowie będą też mogli wykorzystać w praktyce. Nasza rozmowa już prawie się kończy. I na zakończenie, jeszcze jako takie podsumowanie, zapraszam Was do takiej gry. Ja rozpocznę zdanie, a Wy dokończcie jednym, dwoma słowami takie swoje pierwsze skojarzenie, które Wam przyjdzie do głowy. Katarzyna. W makijażu najważniejsze jest... Mniej znaczy lepiej. Ela. Wzorem elegancji jest dla mnie... Kościumek z tweedu. Katarzyna, w swojej torebce zawsze mam... Błyszczek dla ust. Ela, nigdy nie zapominam o... O detalach, bo to jest najważniejsze. Katarzyna, kiedy mam gorszy dzień... Wybieram kolor. Ela, humor zawsze mi poprawia... Wysoki obces. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Co jest dla Was obowiązkowym elementem świątecznej stylizacji? Jakiś sympatyczny dodatek, akcesoria powiedzmy, kolczyki czy kokarda. Dla mnie to jest prawdopodobnie jakaś jedna detal. To może być na przykład piórka na żakiecie albo jakaś ciekawa torebka. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się Waszymi doświadczeniami i życzę wspaniałej, radosnej, świątecznej atmosfery na zbliżający się czas. Dziękuję. 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 I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Katarzyna Kondratowicz i Ella Milewska. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.